Proszę Państwa, pierwszy referat pod tytułem Pamięć wszczepiona, fałszywe wspomnienia wygłosi dla Państwa naprawdę wybitny psycholog kliniczny, pan doktor Andrzej Augustynek z Krakowa. Dobry Państwu. Miło mi, że czuję się zaszczycony, że mogę otworzyć dzisiejszą naszą konferencję. Proszę Państwa, to o czym będę mówił jest jak gdyby efektem moich zainteresowań procesami pamięciowymi, ale psychologią procesów pamięciowych, jak ich neurofizjologiczną bazą, podstawą, o czym już mieliśmy okazję przed chwilą rozmawiać. Proszę Państwa, dla wszystkich z nas jest jasne, że w ciągu lat nasze wspomnienia, obraz pamięciowy przeszłości ulega subiektywizacji. Pewne przeżycia dziecięce odbierane są zupełnie inaczej. Sam pamiętam, jak odbierałem pierwsze jazdy moje na nartach. Wydawało mi się to straszliwą górą, przepaścią, co później się okazało niewielką narciarską oślołączką. Czy szereg tego typu, że na przykład związek po latach ulega idealizacji, albo że był jednym pasmem koszmaru, czy pasmem szczęścia. Czy ten proces subiektywizacji jest oczywisty? Niemniej mamy poczucie, przypominając sobie te wydarzenia, że myśmy je w rzeczywistości przeżyli, a tylko ich ocena, stosunek emocjonalny się zmienia. Natomiast w dzisiejszym referacie chciałbym pokazać Państwu, że nie jest to takie proste zagadnienie, że w naszej pamięci mogą występować informacje, których źródło jest dosyć złożone. Proszę Państwa, tutaj pierwsza, jak gdyby taka definicyjna treść, o której chcę powiedzieć, to są właśnie te fałszywe wspomnienia. Czyli coś, które przypominamy sobie jako przeżyte przez nas, natomiast one w rzeczywistości nie wystąpiły. I tutaj zacznę od czegoś takiego. Mianowicie wśród psychologów istnieje zgodność, że w wieku dorosłym czy młodzieńczym w praktyce pierwszymi wspomnieniami epizodycznymi, faktograficznymi, które jesteśmy w stanie odtworzyć, to jest gdzieś wspomnienia z 4-5 roku życia. Wcześniejsze wspomnienia są objęte niepamięcią. Z tym, że nie jest to takie proste zagadnienie, bo w sposób niewątpliwy dziecko w pierwszych 3 latach życia nabywa umiejętności. Zresztą, jeżeli ktoś chce być wielkim gimnastykiem, wielkim pływakiem, to 3 rok życia to już jest właściwie koniec, kiedy tak naprawdę można rozpocząć tą formę aktywności. Niewątpliwie dziecko 3-letnie czy 4-letnie bardzo dobrze pamięta fakty ze swojego życia, co się wydarzyło, gdzieś i tak dalej. W związku z tym powstaje problem, dlaczego w wieku dorosłym te pierwsze 3 lata życia właściwie ulegają w zakresie procesów pamięciowych dychotomicznemu podziałowi na pamięć umiejętności, oceny. Na przykład już Freud mówił o wczesnodziecięcych przeżyciach, które determinują nasze życie. Na przykład ojciec alkoholik, bijący mamusię, tworzy pewne wzorce u 3-letniego dziecka, które tylko obserwuje, ale nie potrafi ocenić. Nie potrafi nadać temu jakiegoś znaczenia. Tworzy pewne wzorce, które nieświadomie wpływają na jego zachowania. W późniejszym wieku pojawia się ktoś w życiu tej osoby, który zachowuje się tak jak ojciec w dzieciństwie, w tych pierwszych 3 latach życia. No i stąd powiedzmy sobie ten syndrom DDA, nie będę tego rozwijał, bo to jest sprawa powszechnie znana. Czyli powstaje pewien problem. Dlaczego wspomnienia z pierwszych 3 lat życia nie pamiętamy? Czy jest to utrata ścieżki dostępu do istniejących realnie w naszym mózgu wspomnień czy engramów? Czy jest to po prostu jakiś proces
zaniku tych śladów, blaknięcia, wypierania. No i muszę powiedzieć, że tu neurofizjologia nie za bardzo odnajduje odpowiedź. Wiadomo, że ślady pamięciowe tworzą się na bazie procesów wzrostowych. To znaczy tworzą się zarówno substancje biochemiczne stanowiące nośnik, tworzą się modyfikacje połączeń synaptycznych i to jest sprawą oczywistą, ale tak naprawdę nie wiemy, czy po prostu tracimy dostęp do tych śladów pamięciowych, ale one w naszym mózgu są, tak jak na przykład do starodruków w bibliotece nieużywanych, też możemy stracić właściwie dostęp, ani w katalogu tego nie ma, ani, a przez przypadek możemy coś takiego odkryć. Na taką możliwość wskazywałyby badania Penfielda, no i Mayer i późniejszych naukowców, które no, drażnienie pewnych obszarów kory mózgowej prowadziło do przypomnień epizodów, często z wczesnego okresu dzieciństwa. Z tym, że właśnie tutaj mój referat ma za zadanie pokazać, że nie jest to taka sprawa jasna. Na zasadzie kontrprzeniesienia zacytuję własne przeżycie. Profesor Szewczuk, mój nauczyciel na Uniwersytecie Jagiellońskim, mając wykład z psychologii pamięci, on zajmował się psychologią pamięci, mówi właśnie, że pamięć się cechuje tym, że wspomnienia z pierwszych 4 lat życia są dla nas niedostępne. Ja przychodzę do domu do ojca, który był notabene kolegą z akademika, mieszkali razem z profesorem Szewczukiem i mówię, że profesor Szewczuk plecie bzdury. A ojciec mówi, dlaczego? Bo mówi, ja bardzo dobrze pamiętam przeżycie, jak mogłem mieć rok, może nawet niecały. Ojciec mówi, jakie? Pamiętam, że byłem na szelkach w wózku i wypadłem z tego wózka i wisiałem głową nad ziemią, wrzeszczałem. No i do dziś pamiętam tą blisko twarzy ziemię. Na to ojciec mówi, to nie pamiętasz? Ja mówię, a czego? Jak miałeś tak 7-8 lat, no już dokładnie tego nie zlokalizuję, szliśmy na spacer i widzimy, że dziecko wypadło z wózka, wisi na szelkach i się drze. Ja mówię ci, Andrzej, to samo cię spotkało, jak miałeś roczek. Czyli doszło do klasycznego wszczepienia mi pewnej treści pamięciowej, której w rzeczywistości nie przeżyłem. I teraz badania różnego typu wskazują, że wszczepienie przeżyć wczesnodziecięcych przez sugestie, przez opis, przez film, często interioryzujemy w ten sposób, że uważamy to, że przeżyliśmy, ba, tworzymy obrazy, które no, w nomenklaturze psychiatrycznie można by nazwać konfabulacją, ale w każdym razie tworzymy pewien obraz pamięciowy, który został nam wszczepiony, a który nie miał w rzeczywistości. I teraz, no jak to działa? Tutaj trzeba powiedzieć w ten sposób. Właściwie neurobiologia pamięci jest zgodna, że hipokamp, w którym no, tworzą się, odtwarzane są ślady pamięciowe, które przechowywane są najczęściej w płatach skroniowych, jest na tyle niedojrzałą strukturą, żeby przechowywać te ślady. Ale to jest, powiedzmy sobie, dla mnie pewien model bardzo ogólny, dlatego że proces dojrzewania jest procesem indywidualnym, ktoś szybciej, ktoś wolniej to robi. Następnie nie ma takich granic, na przykład 4 lata, już to pamiętamy, a to nie. Jest to granica płynna. Niemniej powstaje problem właśnie tego mechanizmu. Dlaczego wspomnienia wczesnodziecięce, które dziecko ma, które pamięta, one stopniowo zanikają. No i tutaj właśnie podaję, że osoby o bogatej wyobraźni i tak dalej mogą sobie tworzyć tego typu obrazy. Czyli przeżycia wczesnodziecięce to byłby pierwszy przykład tych wspomnień wszczepionych. Ale okazuje się, że to nie tylko dotyczy tych, powiedzmy sobie, przeżyć dziecięcych, ale jak najbardziej mogą wystąpić w wieku już dojrzałym u osób dorosłych. Zacznę od takiego przykładu. Trafia do mnie, bo również zajmuje się psychoterapią, dziewczyna z bulimią i mówi, że ona w zasadzie wie,
jaki jest mechanizm. Także nie chodzi o odkrycie tego mechanizmu, tylko terapię, żeby jej tą traumę jakoś zminimalizować. No głównie, ponieważ zajmuje się również hipnozą, chodziło jej o hipnozę terapeutyczną, redukującą te negatywne emocje, które uniemożliwiają życie. Mianowicie, jej dziadek, jak miała 4-5 lat, ją molestował seksualnie. Ją kąpał, całował. Ona później wyparła, to nie pamiętała i poszła na studia. I wtedy rodzice jej oświadczyli tak: słuchaj, jesteśmy biedną rodziną, będziemy mogli ci finansować studia tylko do tego momentu, dokąd dziadek żyje. Po prostu emerytura dziadka, który jest już przykuty do łóżka, się właściwie nie wstaje, pójdzie na twoje studia. Jak dziadek umrze, no niestety, przykro nam, będziesz musiała sobie sama radzić. I nagle dziewczyna sobie uświadamia, że coś, co dla niej jest bardzo istotne, będzie zależało tak naprawdę od tego człowieka, który ją tak bardzo skrzywdził w dzieciństwie. No więc przyszła właśnie pod hipnozę, żeby to zlokalizować. Ja mówię, a skąd ona wie o tym, że w tak wczesnym wieku ją dziadek molestował? No, przypomniała sobie. Ale mówi, jak? Okazało się, że poszła do psychoterapeutki o nastawieniu psychodynamicznym, która od początku zaczęła, czy ojciec coś ci nie robiła, może mamusia, wychodząc z założenia, że 70% aktów molestowania to kobiety robią, a nie mężczyźni, tylko ma to formę bardziej kulturalną, łagodną, przez to mniej jak gdyby społecznie naganą. Więc, a może mamuś, tatuś? Dziewczyna absolutnie zaprzeczała temu, dlaczego. Jej rodzina była wychowana absolutnie przy odrzuceniu jakichkolwiek zachowań seksualnych. Na przykład mama mówiła, popatrz się, tatuś kocha mamę, czego przykładem Boże odstąpił od seksu, myśmy 2 razy współżyli, żeby się mogła urodzić. Mężczyźni to są tacy zboczeni, zboczone potwory, które myślą tylko o jednym, żeby wykorzystać kobietę. W związku z tym ojciec nigdy dziewczyny nie posadził sobie na kolanach, właściwie przytulenie to mowy nie było. Matka uważała, że dystans 1,5 metra to jest między nią a córką wystarczający, że ona miłość swoją może przekazać werbalnie. W związku z tym próba wszczepienia jej wspomnień, że była molestowana przez rodziców, no była niemożliwa, bo jednak ta świadomość historii rodziny. No ale psychoterapeutka się pyta, a czy był ktoś jeszcze? No był dziadek. No a może mógł ci dziadek kąpać, jak na przykład rodzice? No może mógł, no nie pamiętam. I tak doszło do wszczepienia tych wspomnień. Ponieważ jestem zawsze nieufny do podawanych przyczyn zaburzeń emocjonalnych, czy zaburzeń lękowych, dlatego że uważam, że tu właśnie bardzo dużo jest odgrywania autosugestią roli, że przyjmuje się pewną rolę, która wynika z własnych przekonań i tak dalej, że często właśnie te wspomnienia są też efektem wszczepienia. Pod byle pozorem poprosiłem rodziców na rozmowę. Co się okazuje? Od właściwie pierwszego roku życia ten dziadek na skutek rozwijającego się zespołu Parkinsona był przykuty do łóżka. W związku z tym nie było mowy o kąpielach, nie było mowy o molestowaniu. Typowe wspomnienie wdrukowane. No dobrze, ale bulimia się pojawiła skąd? W normalnie prowadzonym wywiadzie klinicznym co się okazało? Dziewczyna odrzucała swoją seksualność, no ale poszła na studia. Zafascynowana pierwszym rokiem, w ciągu miesiąca miała 2 zbliżenia, 2 partnerów. Nie mogła tego zaakceptować. Popadła w bulimię. No i poszła na psychoterapię. Psychoterapeutka w ogóle nie zapytała się, czy miała partnerów, jak ona w ogóle do tego podchodzi, tylko zaczęła od przeżyć wczesnodziecięcych. Czyli doszło po prostu u niej do wszczepienia pewnych przeżyć, które w ogóle nie miały miejsca, a które racjonalizowały pewne zachowania. Czyli jak gdyby to odkrycie niby źródła traumy, bo rzeczywiście sprawą przypadku. W momencie, kiedy jej uświadomiłem, jaki jest mechanizm, zaakceptowałem go, no, że no, nie, świat się nie wali, nie należy tego oceniać w kategoriach jak gdyby wartościowania. Zaburzenia emocjonalne dosyć szybko minęły. Proszę Państwa, tego typu wszczepienia są częste. Kiedy?
nie tylko psychoterapeuci, nie tylko sądy czy wymiar sprawiedliwości, ale również na przykład konflikty rodzinne, szczególnie później wymawianie dzieciom, co się wydarzyło. No i oczywiście tworzą je liderzy wielu sekt. Czyli można powiedzieć, że wszczepianie pamięci jest procesem dosyć powszechnym i prawdopodobnie każdy z nas ma pewien balast tych wspomnień wszczepionych. Tutaj jak to robić? Specjalistka, która Loftus, która właściwie tym zagadnieniem się zajmuje, podaje jak gdyby tą receptę. Opowiedzieć coś, zasugerować, dodać szczegółów, szczególnie pasujących do życia. Bardzo dobrym sposobem jest znanie jakichś epizodów z życia i wpasowanie tego w tą strukturę, powiedzmy, tego wspomnienia. Następnie należy zostawić osobę w spokoju, gdyż ona sama będzie tą konfabulację jak gdyby kształtować i będzie coraz bardziej obstawać przy autentyczności tego przeżycia. Chcąc zweryfikować, powiedzmy sobie, te tezy, na GH przeprowadziliśmy badania, powiedzmy sobie, może niekoniecznie spełniające warunki metodologii wyrafinowanej, statystycznej i tak dalej, ale wydaje się ciekawy. Mianowicie, w ramach zapewne ułatwienia związane z egzaminem i zaliczeniem, studenci mieli przeprowadzić badanie, mianowicie podjąć próbę wszczepienia pewnych wspomnień swoim bliskim i następnie dokładnego zobrazowania tego, jak to wyszło. Więc tak jak tu pisze, na 40 osób 23 było udanych, ale co ciekawe, 20 dotyczyło zasugerowania mężczyznom, a tylko 3 studentkom. Mianowicie, to było wszystko socjologii, porówno, tak. Dlatego, że na szczęście na naszym kierunku jest jeszcze w miarę równowaga mężczyzn, no bo uczelnia niby techniczna, czy nawet... Ale proszę Państwa, na przykład jakie to były próby? Dziewczyna pyta się chłopaka, czy pamiętasz, jak byłam ubrana na naszej pierwszej randce? No nie muszę dodawać, że facet wpada w panikę. Każde oko mu się kręci w odwrotnym kierunku. No i ma całkowitą niepamięć. Na to następuje właśnie wszczepienie. Nie pamiętasz, jak się zachwycałaś moją krótką sukienką? No więc facet stwierdza, że niewątpliwie tak. No nie muszę dodawać, że później podtrzymuje. Jeszcze dalej. Słuchaj, inny przypadek. Kochanie, podobał ci się film, na któryśmy pierwszy raz poszli? Jakbyśmy się no to nie muszę dodawać, że mechanizm podobny. Wszczepienie tego filmu na początek wielkie zaskoczenie, że akurat na tym byli. Później jak sprawdziła historię komputera chłopaka, wszedł oczywiście na ten film, sobie sprawdził i zaczął opowiadać o pewnych szczegółach. Czyli wdrukowanie takich prostych przejść okazało się bardzo łatwe. Natomiast muszę powiedzieć, że odwrotne próby tego samego, pamiętasz, jak byłem ubrany na pierwszej randce, czy gdzie byliśmy, u dziewczyn wywoływało to silną agresję, próbę manipulowania, bo bardzo dobrze pamiętały, gdzie były, jak była ubrana, jak on był ubrany. W związku z tym skuteczność tutaj tego była w zasadzie bardzo nikła. Natomiast te 3 udane próby dotyczyły. Pamiętasz, jak ci pomagałem zadania ze statystyki zrobić? No więc dziewczyna w przerażeniu, no wiesz, że tak była słaba, że coś tam kiedyś robili. No oczywiście, a jakie to były zadania? No ona, no wiesz, nie dotyczyły, powiedzmy sobie, równań regresji? No może. W tydzień później już było to, jak gdyby wspomnień kształtowanym. Czyli proszę Państwa, niejako kończąc, właśnie chciałem Państwu pokazać pewien proces, który u zarania naszego życia dotyczy przeżyć dziecięcych, subiektywizacji procesu pamięciowego, jak również to, że na obraz tego, co uważamy, żeśmy przeżyli, wpływają również treści, których nie przeżyliśmy, a któreśmy przejęli. Najwyraźniej to widać u bliźniąt, które bardzo często, jeżeli oczywiście
wychowują się razem. Mylą przeżycia własne z przeżyciami bliźniaka. Jest to fakt znany powszechnie, ale pokazujący również mechanizm i pokazujący, że to, że coś sobie przypominamy, nie znaczy, żeśmy przeżyli. Dziękuję bardzo.